zajadany. Lewo z ciała wydać. Ta matka pierwsza się obie na podkarze. Ginie Polska niepodległa. Agenci, kolaboraci, tak tu jest już od stuleci. Ja nie dam się zbałam, musi tak wychowam swoje dzieci. Ku waszej pamięci żołnierze wykręci. Komuniści mordowali, teraz chodzą uśmiechnięci. A niech drogę już nie będą. Wolno Polskę walczy. Nastawia się na kapali, że na zawsze im wystarczy. Walczyliście do końca, musieliście na tarczy. Rozpoczęliśmy tegoroczny białostocki Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który odbywa się w naszym mieście już po raz 13. Mamy zaszczyt i przyjemność powitać Państwa w imieniu organizatorów. Cieszymy się, że kolejny raz wspólnie oddamy hołd żołnierzom podziemia niepodległościowego. Muzyczną oprawę podczas dzisiejszej uroczystości zapewni nam zespół Kwiaty Polskie ze szkoły estradowej imienia Anny German pod kierunkiem pani Heleny Mieszkuniec. Gdy za płoną nagle świat bezdrożami szli przed śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierza czas. Hasło tegorocznego marszu brzmi: szliby walczyć o twój dom. Krzysztof Klęcząc skomponował utwór Biały Krzyż, aby upamiętnić swego ojca Czesława Klęczona, żołnierza Armii Krajowej i uczestnika polskiego podziemia antykomunistycznego w okresie powojennym. W roku 1945, gdy Krzysztof Klęcząc miał 3 lata, Czesława Klęczona zatrzymał Urząd Bezpieczeństwa. Jednak udało mu się uciec i przez kolejnych 11 lat ukrywał się na Pomorzu. Do rodziny powrócił jesienią 1956 roku. Siostra gitarzysty opowiadała, że ojciec po powrocie do domu zamykał się z synem w pokoju i całą noc opowiadał, jakby chciał nadrobić w ten sposób lata rozłąki. Gdy po 1968 roku komunistyczna cenzura zaczęła promować w głównym nurcie wątki partyzanckie, powstał utwór Biały Krzyż. Inspiracją dla autora tekstu Janusza Kondratowicza był napotkany w zakopiańskim lesie brzozowy krzyż bez tabliczki. Charakterystyczny element polskiego krajobrazu. Skromnym krzyżem z brzozowego drewna często oznaczano partyzanckie mogiły, nieraz bezimienne. Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych obchodzimy już w Polsce po raz 14. Projekt uchwały ustanawiającej to święto opracował Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z poparciem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowych oraz Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Projekt został złożony do Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który poddał go pod obrady Sejmu. Data 1 marca została wybrana nieprzypadkowo. Tego właśnie dnia w 1951 roku w mokotowskim więzieniu dokonano mordu sądowego na 7 członkach 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Rozstrzelani zostali pułkownik Ciepliński, pseudonim Pług, major Mieczysław Kawalec, pseudonim Żbik, kapitan Józef Batory, pseudonim Argus, major Adam Lazarowicz, pseudonim Klambra, porucznik Franciszek Błażej, pseudonim Tadeusz, porucznik Karol Chmiel, pseudonim Grom oraz kapitan Józef Rzepka zamordowania. Po raz pierwszy obchodzono w Polsce to święto dokładnie w 60. rocznicę zamordowania dowództwa WiN. Szanowni Państwo, teraz przejdziemy do krótkiego segmentu przemówień. Zapraszamy serdecznie patrona honorowego dzisiejszego wydarzenia, wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Szanowni Państwo, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to dzień, w którym pokazujemy swoją pamięć i swój szacunek dla bohaterów, którzy walczyli w sytuacji beznadziejnej, w sytuacji pozbawionej szansy. Od pewnego momentu było to dość oczywiste, na zwycięstwo, o jakim marzyli, na zwycięstwo na wolną, niepodległą, narodową, katolicką Polskę. To było niemożliwe, ale ich wysiłek nie poszedł na marne. Ich wysiłek po pierwsze spowolnił komunizację Polski. On sprawił, że byliśmy państwem, które trudno było zsowietyzować, że byliśmy i jesteśmy narodem, który zachował swoją tożsamość, że w Polsce nie zostało skolektywizowane rolnictwo, że po II wojnie światowej w wielu miejscach Polski komuniści fizycznie
nie kontrolowali tego, co się dzieje na naszym terytorium. Musieli czuć się bezpiecznie tylko w miastach, w swoich urzędach, w swoich aresztach, a jak z nich wyjeżdżali, musieli przez wiele lat oglądać się za siebie. To było wynikiem czegoś, o czym się mało mówi, a mianowicie nie tylko wysokiej ideowości żołnierzy wyklętych, ale również ich zmysłu wyszkolenia taktycznego i zmysłu strategicznego. Gdy wczoraj posłuchałem o tym od przewodników w Muzeum na Rakowieckiej, jak w straszny sposób łamano, dręczono i wymordowywano ostatecznie żołnierzy podziemia niepodległościowego, nie tylko mężczyzn, ale także kobiety, także w śledztwach z torturami brały udział nawet kobiety w ciąży. To jest po prostu niebywałe. Uświadomiłem sobie, że ten terror, któremu oni byli poddani, nie tylko nie był mniejszy niż to, co zafundowali nam wcześniej okupanci sowieccy bezpośrednio, osobiście i niemieccy. W niektórych momentach był nawet być może bardziej wyrafinowany, bardziej długotrwały i gorszy. I mimo to oni nie tylko nie dali się złamać, ale niektórzy z nich zachowali pogodę ducha. To jest niewiarygodnie uderzające. Jeżeli czyta się na przykład te więzienne grypsy Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pług. To jest niesamowite. I ja uważam, że te grypsy więzienne, wczoraj to napisałem w swoim komentarzu, one są pomnikiem naszej kultury. Je należy propagować jako testament. On pisał te rzeczy do swojej żony, do swojego syna, a my wszyscy możemy je wziąć jako swoją własność, jako motto dla swojego życia i starać się żyć tak właśnie, jak on to doradzał swojemu synowi. Dziękuję bardzo. Cześć i chwała bohaterom. My nie jesteśmy żadna banda. My jesteśmy Wojsko Polskie i walczymy o wolną i demokratyczną Polskę. Tak w jednej ze swoich ulotek pisał jeden z żołnierzy niezłomnych, tu działających m.in. na Podlasiu, major Zygmunt Szendzielarz Łupaszko. On co prawda nie był mieszkańcem naszych ziem, pochodził z Wileńszczyzny, ale tam już była armia sowiecka, nie było miejsca dla wolnych Polaków. Próbował przedostać się na drugą stronę frontu, udało mu się to i po kilku miesiącach wznowił działalność. W imieniu organizatorów, czyli podlaskiego środowiska patriotycznego, składają reprezentacji organizacji. Kwiaty złoży wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Bosak. Kwiaty złoży poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Dariusz Piątkowski. Znicz złożą reprezentanci Młodzieży Wszechpolskiej. Znicz oraz kwiaty składają reprezentanci Klubu Gazety Polskiej. Znicze złożą reprezentanci Klubu Więzionych i Represjonowanych Gwiazd. Szanowni Państwo, dziękujemy za wspólne uczczenie żołnierzy wyklętych w tym miejscu i zapraszamy do przejścia trasy. Pisania to mają paszko, jak się zaczyna. Życie przed Polakami, słowo ze Stalina. Do wolności Polsce, nic go nie stychęci. Zatrzymanie od Krosna, kara śmierci. To mają paszko, jak się zaczyna. Życie przed Polakami, słowo ze Stalina. Do wolności Polsce, nic go nie stychęci. Zatrzymanie od Krosna, kara śmierci. I zrobił tego, co ten polski żołnierz. Dlatego całemu światu trzeba go przypomnieć. On tysiąc dni kieruje, konspiracją w piekle, aż sam z diabła i z raportem ucieknie. Czemu mnie o tobie w szkole nie uczyli? Ktoś bardzo nie chce, by w tym kraju ludzie dumni byli. Czas, byśmy wreszcie grzecznie więcej znali. To my młodzi Polacy, co to o czołach mówili. Twoje racje są liczone, rozstrzelane. Jakimi bohaterowi na świecie pogrzebamy. Nie poznać, że na
Szanowni Państwo, teraz przejdziemy do złożenia kwiatów, wieńców, zniczy. Thank you.